Cześć, jeżeli prowadzisz firmę lub zajmujesz się marketingiem, to chciałbym w tym wideo zwrócić Twoją uwagę na stosowanie fontów, czyli tzw. czcionek w materiałach filmowych. Pokażę Ci kilka typowych błędów oraz kilka narzędzi, które mogą Ci się przydać. Zapraszam do oglądania. W jakich sytuacjach może Ci się przydać ten film? Jeżeli na przykład dopiero zaczynasz prowadzić działalność, to poznasz kilka typowych błędów oraz instrukcje narzędzia Google Fonts, dzięki któremu będziesz mógł dobrać font do swoich przyszłych materiałów. Jeżeli już prowadzisz działalność, ale na przykład nie wiesz, jaki font masz użyty na swojej stronie internetowej lub na projekcie swojej wizytówki, pokażę Ci dwa ciekawe narzędzia, dzięki którym będziesz mógł to sprawdzić, po to, żeby później dostosować kolejne materiały, które robisz właśnie do tych fontów. Wreszcie, jeżeli na przykład współpracujesz z kimś, kto tworzy dla Ciebie stronę internetową czy jakiś projekt graficzny i nie jesteś zadowolony z kroju pisma, jaki został użyty, możesz dzięki narzędziu Google Fonts, które Ci pokażę, zasugerować grafikowi czy osobie, która wykonuje Twój projekt, jaki rodzaj kroju pisma bardziej się Tobie podoba i aby po prostu ta osoba zastosowała ten font, abyś mógł dosyć szybko ocenić efekty. Jest to dużo szybsza metoda, niż gdyby grafik czy jakaś inna osoba miałaby przygotowywać dla Ciebie dziesiątki różnych wariantów projektu z różnymi fontami. Przejdźmy więc do ekranu, pokażę Ci na początku kilka błędów, których warto unikać, później ciekawe narzędzia i na koniec przejdziemy do Google Fonts. Pierwsza sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to stosowanie fontów, które nie zawierają polskich znaków. Widać przykład tutaj na ekranie. To jest jakaś testowa grafika w Canwie, więc nie jest to jakiś projekt gotowy, ale widać, o co chodzi. Jest użyty ładny font, jednak nie zawiera on polskich znaków, przez co polskie literki są po prostu zrobione jakimś fontem systemowym, który mocno odróżnia się od pozostałej części tekstu. Powinniśmy tego unikać, wygląda to nieprofesjonalnie. Lepiej zrobić napis prostszym fontem, ale takim, w którym każda litera będzie wyglądać tak samo. Przynajmniej będzie miała taki sam styl. Kolejna sprawa, której warto unikać, to jest stosowanie zbyt dużej ilości fontów na danym projekcie czy dokumencie oraz coś takiego jak, powiedzmy, czytelność, tak? Wiadomo, że jeżeli mamy jakieś kontrastowe tło, dużo różnych elementów w różnych miejscach, w różnych kolorach, to wszystko sprawia wrażenie takiej jednej wielkiej paćki, która jest mało czytelna, mało zachęcająca, wygląda nieprofesjonalnie i powinniśmy unikać tego typu projektów. Jestem na stronie Grafik Płakał Jak Projektował. Oni mają też fajny fanpage, na którym pokazują różne projekty. Polecam tam zajrzeć i upewnić się, że materiały graficzne Twojej firmy nie wyglądają podobnie jak to, co jest prezentowane na tych stronach. Kolejny błąd, na który warto zwrócić uwagę, to spójność stosowania fontów na przestrzeni czasu. Powiedzmy, że na początku naszej działalności dostajemy od grafika projekt logo, projekt wizytówki z nazwą fontu, który powinniśmy stosować, aby wyglądało to wszystko spójnie, ale mija jeden rok, drugi, trzeci, do firmy na przykład przychodzą nowe osoby i po jakimś czasie może się okazać, że mamy w tym wszystkim spory bałagan, że nie jest to stosowane konsekwentnie, wygląda niespójnie i powinniśmy wtedy zareagować, zrobić sobie taki przegląd wszystkich materiałów, które udostępniamy czy klientom, czy w mediach społecznościowych, na stronie internetowej i spróbować spowodować, żeby to wszystko wyglądało spójnie pod kątem kroju pisma. Kolejna sprawa to jest wykrywanie kroju pisma na stronie internetowej lub na jakimś projekcie graficznym, który już mamy. Często zdarza się tak, że dostajemy coś od naszego grafika, ale później potrzebujemy na przykład ustalić, jaki jest font, ale niestety na przykład kontakt jest utrudniony, nie ma możliwości tego zrobić. Na szczęście są narzędzia, które w jakiś sposób mogą nam pomóc. Jestem teraz na przeglądarce Google Chrome, to jest akurat moja strona. Powiedzmy, że chciałbym wiedzieć, jakim krojem pisma napisany jest ten tekst. Wystarczy, że sobie kliknę prawym przyciskiem myszy, wybiorę opcję Zbadaj i tutaj w sekcji Style przefiltruję sobie to pod kątem wyrazu font i powinienem szukać czegoś typu font family lub samo font. i jakiejś nazwy, która będzie opisywała ten krój pisma. W tym wypadku to jest Barlow, więc mogę być pewien, że ten konkretny napis jest napisany tym fontem. Mogę to zrobić dla innych napisów, jeżeli ten font jest inny. Na różnych stronach ten kod źródłowy może wyglądać trochę inaczej, ale generalnie ta reguła font family zwykle jest stosowana zawsze, więc powinno to być w miarę do wykrycia. Jeżeli nie czujesz się na siłach to zrobić, zawsze można zlecić coś takiego komuś, kto wykonuje strony. Powiedzmy, że mamy jakiś projekt graficzny, na przykład ulotkę, która była kiedyś tam robiona, czy wizytówkę. Teraz chcemy dorobić wizytówkę dla nowej osoby, ale nie wiemy, jaki to był font, nie mamy plików edycyjnych tego projektu. Z pomocą przychodzą narzędzia typu Font Identifier lub inne tego typu, na przykład what the font, what font is, tego typu frazy. Jeżeli wpiszemy w Google, znajdziemy różne narzędzia, które mogą nam pomóc. Testowałem te narzędzia, one może nie są idealne, ale jakiś pogląd na sytuację mogą nam dać. Zrobiłem sobie taki próbny obrazek, on jest dosyć prosty i spróbujemy sobie go tutaj załadować i wykryć, jaki font został użyty. Jeżeli mamy jakiś projekt, gdzie jest dużo innych elementów, w taki sposób możemy sobie wykadrować tylko to, co chcemy wykrywać. Pojawią nam się takie kwadraciki, które będą obejmowały litery. Klikamy przycisk i zobaczymy, co nam tutaj wyszło. Tutaj na dole mamy wyniki. To rzeczywiście jest Eurocaps, ten font, więc tutaj by nam to się sprawdziło, aczkolwiek testowałem to narzędzie też na innych fontach i nie zawsze to wyglądało idealnie, nie zawsze znajdowało taki font, jaki jest użyty, ale znajdowało zawsze jakiś bardzo podobny, więc nawet jeżeli nie znajdziemy tego samego, to już lepiej użyć jest jakiś bardzo podobny niż jakiś zupełnie inny. To by było wszystko, jeżeli chodzi o rozpoznawanie fontów, a teraz przejdziemy sobie do narzędzia Google Fonts. Znajdziemy je na stronie fonts.google.com. Mamy tutaj bazę fontów, które możemy stosować do użytku komercyjnego, czyli do tworzenia stron internetowych, projektów graficznych itd. I warto sobie wybrać jakiś jeden font, który będziemy stosować, pobrać go na swój komputer i stosować konsekwentnie w różnych ofertach czy innych rzeczach, które będziemy wysyłać klientom, z zastrzeżeniem, żeby nie wysyłać tego w plikach na przykład otwartych Worda, ponieważ klient, któremu to wysyłamy, może nie mieć tego fontu, wyświetli mu się to inaczej, może mu się coś zepsuć, więc jeżeli wysyłamy jakieś materiały z fontem takim customowym, nie jakimś systemowym Arialem czy czymś innym, powinniśmy zapisywać to do PDF-a. Zobaczmy teraz, jak wybierać fonty. Mamy tutaj możliwość wyszukiwania po konkretnej nazwie, czyli jeżeli w poprzednim narzędziu ustaliłem sobie, że to jest Eurocaps, mógłbym tutaj to wyszukać. Akurat Eurocaps było z innej bazy, może od razu pokażę, jak takie fonty wyszukiwać. Dość duża baza to jest na przykład dafont.com i podejrzewam, że tutaj, gdy wyszukam ten font, mogę go sobie pobrać, jest on 100% free, więc mogę go wykorzystywać jak tylko chcę. No i w tym wypadku mógłbym już używać tego fonta dalej na komputerze po pobraniu instalacji. W Google Fonts mamy bardziej takie fonty przyjazne do stron internetowych, więc może akurat tam tego nie ma z jakiegoś względu. Skupmy się na tym, co jest tutaj. Możemy więc wyszukać po konkretnej nazwie. Możemy też przefiltrować sobie to po kategoriach. Mamy tutaj fonty szeryfowe, bezszeryfowe, displayowe. Może nie będę tutaj wszystkiego tłumaczył, w każdym razie te szeryfowe to są takie fonty z takimi tak zwanymi ogonkami, coś tego typu. Bezszeryfowe to są takie proste fonty, bez żadnych ogonków. Fonty displayowe, pisane ręcznie i o stałej szerokości znaku. To są te trzy pozostałe. Najczęściej prawdopodobnie będziemy stosować tych szeryfowych i bezszeryfowych, ponieważ one są najpopularniejsze. Wspominałem na początku filmu o polskich znakach. W Google Fonts mamy możliwość przefiltrowania fontów, które pasują do opcji językowej Latin Extended. W tej opcji mamy wszystkie polskie znaki, a żeby sobie sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, możemy sobie wpisać te litery. No i jak widać, też może niekoniecznie działa to idealnie, na przykład O i E w tym foncie nie ma, więc warto też sobie zawsze zrobić taki test i wpisać w tej wyszukiwarce tutaj takie najpopularniejsze, a najlepiej wszystkie znaki z ogonkami O, E i zobaczyć, czy one wszystkie się wyświetlają. Możemy też wyszukiwać font po jego właściwościach, powiedzmy ilość styli. Styl to jest, powiedzmy, że font jest cienki, średni, gruby, bardzo gruby i w tym wypadku dobrze jest stosować fonty, które mają przynajmniej te kilka styli, powiedzmy 3, po to, żebyśmy mogli robić grube nagłówki, cieńszy tekst akapitowy, a bardzo cienki, na przykład jakieś inne jeszcze elementy, które w projekcie będą tego wymagały. Więc jeżeli nasz font ma tylko jeden styl, to może to być dla nas ograniczenie. Najlepiej używać takich, które mają ich kilka. Możemy je filtrować po grubości. W tym wypadku będą nam się wyświetlały wersje bold danego fontu, czyli widzimy, że te fonty obsługują też grube litery. To też wynika z tej ilości styli. Slant, czyli takie, powiedzmy, pochylenie, to będzie akurat bardziej widoczne na tych fontach handwriting. One są takie dosyć pochylone. No i grubość, przepraszam, szerokość fontu, czyli jak szerokie są litery. Możemy sobie wybrać szersze, węższe i na tej podstawie wybrać sobie font. Jeżeli chodzi o moje jakieś propozycje, to zwykle to, co jest tutaj gdzieś na tej pierwszej stronie wyników, wejdźmy tylko te Latin Extended, to, co jest widoczne gdzieś w tej pierwszej stronie, powiedzmy, to jest takie najbezpieczniejsze chyba do stosowania. To jest posortowane według trendu czy popularności. Warto stosować coś, co jest popularne, znane, i to daje nam taką gwarancję, że to jest też czytelne i nie będzie stwarzać problemów czy na stronie internetowej, czy w jakimś innym medium, gdzie będziemy chcieli to przeglądać. Jak widzisz, wyszukiwanie i pobieranie fontów nie jest specjalnie skomplikowane. Można to zrobić z pomocą darmowych narzędzi online. Mam nadzieję, że te wskazówki do czegoś ci się przydadzą. Przy okazji, jeżeli planujesz w najbliższym czasie zlecić komuś wykonanie strony internetowej bądź sklepu, zapoznaj się koniecznie z moją ofertą na stronie arturkosiński.pl. Moja firma realizuje tego typu projekty od wielu lat i z pewnością będziemy w stanie ci pomóc. Jeżeli ten film ci się podobał, daj kciuk w górę pod filmem na YouTubie. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz komentarz, a jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o kolejnych tego typu filmach, zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i zapisz się na newsletter na mojej stronie. To wszystko na dziś, dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym filmie.